Raz. Dzień dobry, kochani. Witamy miasto Knurów. Z tej strony chrześcijańska wspólnota Ogień Przebudzenia. Kochani, chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć wam kilka słów i zaprezentować kilka świadectw ludzi, którzy spotkali Jezusa Chrystusa na swoim życiu. Spotkali go kiedyś, nie tradycję, nie religię, nie Jezusika w obrazku, nie jakiś obraz, ale spotkali żywego Boga, wszechmocnego Króla, który zmienił ich życie. Kochani, dzisiaj chcielibyśmy wam powiedzieć o tym żywym Bogu. Ja jestem Tomasz Dorożała, tutaj oficjalnie będziemy głosić wam dobrą nowinę. Ewangelię o tym, o Jezusie Chrystusie, który jest Bogiem i który umarł za was na krzyżu i zmartwychwstał. Będziemy też modlili się o chorych i uwalniali od każdego zniewolenia. Jeżeli macie jakieś problemy z chorobami, proszę przychodźcie do nas. Możecie zatrzymać się na chwilę. Możecie zatrzymać się na chwilę i posłuchać nas. Kochani, bo tutaj będziemy głosić żywe świadectwa. Będziemy głosić wam o żywych doświadczeniach Bożych. Tutaj będą ludzie tylko i wyłącznie, którzy poznali żywego Boga i którzy go doświadczyli w swoim życiu. Jesteśmy tutaj dla was, Knurów. Jesteśmy tutaj dla was, ponieważ w domach modlicie się o Boże poruszenie. Wiemy o tym i dlatego to my dzisiaj jesteśmy Bożym poruszeniem dla was. My dzisiaj będziemy kłaść ręce na was i będziemy was uzdrawiać. Jeżeli tylko będziecie chcieli, będziecie uzdrowieni. Przyjdziecie chorzy, a wyjdziecie zdrowi. Kochani, dzisiaj w Szukaterii o godzinie 18 tutaj na Kosmonautów będzie spotkanie uzdrowieńczo-uwolnieniowe. Jeżeli masz choroby, możesz przyjść i wyjdziesz zdrowy, bo Jezus Chrystus cię kochał. O, Jezus Chrystus cię kocha i On na krzyżu umarł za ciebie i zmartwychwstał. I to jest prawda. To nie jest jakaś teologia i teoria. My żeśmy poznali żywego Boga. Kochani, więc zapraszamy was. Poświęćcie trochę czasu. Posłuchajcie nas. Posłuchajcie świadectw ludzi, którzy za chwilę będą głosić. Każdy poznał Boga tutaj w ponadnaturalny sposób. Nazywam się Tomasz Dorożała i jesteśmy z chrześcijańskiej wspólnoty Ogień Przebudzenia. Zapraszamy.